bardzo. Korzystając z uprzejmości naszego klienta, chciałem pokazać małą realizację, która właśnie w tym momencie została zakończona. Zaczynając od projektora. Optoma UHZ55. Nowy laser od Optomy 4K i to prawdopodobnie pierwsza w Polsce, bo to świeżutka dostawa, pierwsza dostawa, jaka się trafiła. 4K laser, jasny projektor. Naprawdę w tym pomieszczeniu efekt był taki, że musiałem zdjąć jasność, jak oglądaliśmy wieczorem, żeby było fajnie. Dalej idąc z tyłu, zobaczcie, takie malutkie pchełki. Bardzo śmieszna rzecz, to jest monitor Audio Radius 45. Głośnik niewiele mniejszy od mojej dłoni. I ktoś może powiedzieć, to jako surround nie może działać. Okazuje się, że w tym pomieszczeniu 18 m² działa idealnie. Z przodu monitor audio Silver 300. Oczywiście razy dwa. Centralny C250 Silvera. Subwoofer SVS SB1000 Pro. Tutaj jest akurat moja sugestia, że jeżeli będzie kiedyś chęć rozbudowy, zrobić go razy dwa. I na tą chwilę jest amplituner Yamahy, który zobaczymy, jeżeli będzie chęć modyfikacji. On jest akurat elementem, który był zastany. Może coś się będzie zmieniało. Jako ekran 2,60 m Kauber F3DD, czyli ALR kontrastowy z tak zwanym frame, ale slim. Czyli to jest ramka, która ma 2,5 cm pokryta flokiem. Piękna rzecz. No i efekt. Efekt jest taki, że macie pomieszczenie, które nie jest ogromne, bo jest poniżej 20 m². Dźwięku tu jest tonę. Te pchełki z tyłu robią świetny tak surround. Kontrast, jasność potężna z tego to projektora. Silvery na przodzie całkowicie się wyrabiają. Ekran jest duży. Jeżeli będzie jakaś sugestia, to, żeby tutaj na tylnej ścianie jakiś spory rozpraszacz, dyfuzor, coś akustycznego powstało. Pomimo, że całe pomieszczenie jest wyklejone tapetą akustyczną, no powiedzmy, że jednak klasyczny dyfuzor zrobi to po prostu lepiej. No i tyle. Instalacja zrobiona jakby już po wykonaniu całego pomieszczenia, dlatego jest 5.1, ale przyznaję, jak na metraż, tutaj ciśnienie jest bardzo ciekawe. Jeżeli to się kiedyś zmieni na coś potężniejszego, to już pomieszczenie, no, całe będzie latać. Mi się podoba.